Hej, witam was bardzo serdecznie tu z Betahron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Alex. Jeszcze muszę pogadać z innymi bonitami. Przecież wiesz. Bo chyba to nie wszyscy są. Tu kogoś widziałem. Wyglądasz na konkretnie nakrzanego koleś? Próbowałeś trochę towaru doktorka? No, dawaj. Jaka jest twoja historia? A ty nie ukradłeś ten? Chcesz usłyszeć moją historię? No jasne, że chcę. Dawaj, dawaj, dawaj. A możesz mi przy okazji załatwić coś od doktorka? Żebym nie usnął od twojej gadki. Nie będę kupował ci dopalaczy. Ej, ja tu o nic nie proszę. Sam mógłbym kupić zapasy dla całego fortu, gdybym tylko zechciał. No to proszę. Serio? W takim razie kup mi coś. Powiedziałem, że mógłbym, a nie, że to zrobię. Ale jeśli chciałbyś zarobić parę kryształków, musisz jedynie zagrać w grę. Mm-hmm. Na pewno będziesz chciał się czegoś dowiedzieć o grze. To najlepszy sposób na łatwy zarobek w Nie, dzięki. Musimy tylko poczekać na mojego brata. Co twój brat ma z tym wspólnego? Przynosi mi szczęście. Nigdy nie gram, gdy nie ma go w pobliżu. Ja raczej nie. Do Chloe pogadajmy. Wiesz dobrze, że nie widzisz, że z kimś rozmawiam? Nie. Mam już tak dosyć użerania. Przestałaś gadać. Za szczerość wymagam szczerości. Na co się kurwa gapisz? Kup drinka. Zajmij się czymś. Albo po prostu stąd spierdalaj, dobrze? Aleś ty miła jesteś. Kto cię tak rozzłościł? Rozzłościł? No. To nie jest złość. To łagodne podkurwienie na niesprawiedliwości życiowe. Po latach użerania się z kutasiarzami, dupkami, ćpunami i czekającymi na okazję draniami. Należysz do której z tych grup, czy po prostu tędy przechodziłeś? Czy jest tu coś do roboty? Zawsze przydałyby się mięśnie. Niestety nie mam kryształków, aby jeszcze kogoś zatrudnić. Jeśli potrzebujesz zarobku, pogadaj z Williamem. Ja zarządzam tą dzielnicą, ale on wie, co się dzieje w całym forcie. Co to za miejsce? Najwspanialsze na świecie. Miejsce z twoich snów. Miejsce miłości, śmiechu i nieskończonych możliwości. Możesz tu zapomnieć o wszystkich problemach i dożyć swoich dni w pustce rzeczywistości. Takie to właśnie jest miejsce. Trzymaj tylko ręce przy sobie, albo szalony Bob ci je obetnie. Jasne? Czemu ludzie nazywają go szalonym Bobem? Wciąż używasz tego imienia. Doprowadzisz go do szaleństwa. Mów mu po prostu Bob, o ile nie chcesz skończyć ze śledzioną na wierzchu. Czemu banici tkwią tutaj na pustyni? Myślisz, że jako jedyni zajmujemy się bandyterką? Albowie, klerycy, berserkowie, wszyscy oni biorą, co chcą. A co można znaleźć w towarze? Piasek, ruiny i złom. A zatem tu jesteśmy wolni. Czego uczysz? Naucz mnie czegoś. Dobra. We mnie charyzmy. Postać. No, chyba tak, coś ten deseń. Możesz mi też coś nauczyć. Ciężkowe. Licytator się nie przyda. Nie, w takim razie nie. Ktoś jeszcze... Czasem gadaliśmy. Barman. Barman mi coś powie? Co mogę dla ciebie zrobić? Czy jest jakiś problem? Nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcesz się czegoś napić albo wspomóc się w inny sposób, pomów ze mną. Jeżeli przychodzisz w interesach, pomów z Chloe. Dobra. Ciao. Czyżby? Nie. Czyżby. Jest ta. Tu jest ta dzielnica uciech. To cały ten budynek. Tu chyba nikogo nie będzie nigdzie. Tu dookoła tych... murów całych ich. Ewentualnie tu ktoś, ale chyba nie. Ktoś stoi, ale to jest cienki. Halt! Nie tak szybko. Co chcesz robić w forcie? A co cię to obchodzi? Chcę dołączyć do banitów.
Tak? Proszę bardzo. Uważaj na siebie i nie denerwuj księcia. Wkurzy się, że cię wpuściłem, a ja nie chcę ryzykować. Możesz wejść. Baw się dobrze, ale pamiętaj, nie rób nic, za co mnie mogłoby się później dostać. Co można znaleźć w forcie? Nic. Wszystko wiedziałem. Czego się pragnie? W dzielnicy wojowników jest arena. Prowadzi ją Blake. Albo duży Jim, sam nie wiem. Jeśli szukasz eleksitu, to idź na złomowisko. Rządzi tam szalony Bob, więc lepiej nie wchodź mu w drogę. Jest też dzielnica handlowa, ale nie wiem, kto nią zarządza. Bycie nadzorcą to robota na całe życie. Poza księciem. On wszystko nadzoruje i nigdzie się nie wybiera. Natomiast ty odwiedź najlepsze miejsce w forcie. No, dzielnicę musimy tam iść. Chloe na pewno się tobą zaopiekuje. Co tu robisz, skoro i tak wszystkich wpuszczasz? Próbuję przeżyć, przyjacielu. Próbuję przeżyć. Dlatego przydzielili mnie po tej stronie fortu. Prawdziwa akcja rozgrywa się przy konwerterze, po drugiej stronie. Moją pracę mógłby zastąpić robot i automat z biletami. Ha, może dzięki temu mógłbym trochę odpocząć. Dlaczego konwerter jest tak groźny? Przez to, bo albowie tam są. Kiedy albowie nas zaatakują, na pewno nadejdą stamtąd. Dzięki temu wrzucenie nas wszystkich do konwertera zajmie im tylko chwilę. Dlatego ta brama jest tak pilnie strzeżona. Nikt przez nią nie przejdzie. Ale, jak już mówiłem, można postawić przy niej robota. Tak. Robota! To świetny pomysł! Nie, no, zapłać mi. Nie, nie, nie. Po co, na co? Dobra. Tu jeszcze zobaczmy, co jest. Co tu jest? Co to jest za budynek? Tu jeszcze nas nie było. Tu ktoś stał. Halo, ktoś tu stał. Widziałam wcześniej. To już nie stoi? Nie, to jest jakiś miejsce spania. Anita. Dalej nie rozumiesz. Jesteście no-name. A tu co to jest? Co to jest za miejsce? Bramkarz. A tu jest ta cała dzielnica, czy nie? Co to jest? Co za miejscówka? Chyba tak, jakiś taki... Anita, Benita. Ank, co tam? Kogo my tu mamy? O, nowy. Wow. Nowa twarz zawsze jest mile widziana. Oczywiście, jeśli niesie ze sobą zyski, a nie kłopoty. A ty co przynosisz? Niech no ci się przyjrzę. Przeszedłeś ostatnio przez pustynię bez żadnych zapasów. Jadłeś tylko to, co znalazłeś. Mam rację? Jesteś kucharzem? Kucharzem? Niestety, takich umiejętności nie posiadam. Spełniam żądania księcia. Wydaję rację i pilnuję, żeby jego ludzie byli zadowoleni. Wszyscy mogą tu przyjść i coś zjeść. Niezależnie od tego, czy są biedni, czy bogaci, jesteśmy tu dla jego ludzi. A co książę prosi w zamian? O nic. Chcę tylko lojalności i dobrej obsługi. Dla ich hojnego przywódcy. Z nim na czele nie zginiesz z głodu. Gdybyś był banitą, codziennie dostawałbyś ode mnie rację. Ale chcę ci pokazać, jak szczodry jest książę. Weź ten prezent i sam się o tym przekonaj. Dzięki. Jedzenie z puszki. Czy mogę ci w czymś pomóc? I taka rozmowa mi się podoba. Lubisz walczyć? Zniknął nasz wóz z dostawą do Abessy. A ponieważ nie jesteś banitą, idealnie się do tego nadasz. Szukam kogoś, kto sprawdzi, co się stało i będzie... dyskretny. Dyskretny? Co próbujesz ukryć? Nie mam nic do ukrycia. Nie chcę tylko, żeby to się rozniosło. Jeszcze nie teraz. A co, jeśli to jeden z nas? Jakiś banita? Rozumiesz? Trzeba zachować dyskrecję, bez względu na to, kto to zrobił. Dobra. Zapłać mi, a będę dyskretny.
Szanuj księcia, a książę będzie szanował ciebie. I dostaniesz zapłatę. Słuchaj, chodzi o ochronę tych, którzy jej potrzebują. O ochronę słabych i bezbronnych. Nie tylko osób w wozie, ale też tych tutaj, w domu. Brutalna prawda może je zranić. Dlatego silni ludzie, tacy jak ty i książę, muszą chronić ich przed prawdą. Nawet jeśli oznacza to milczenie. Nawet jeśli oznacza to, że nie będzie żadnych świadków, którzy mogliby zaprzeczyć waszym słowom. Żadnych świadków, jasne? Dobra, poszukajmy. Poszukam wozu. Wdzięczność księcia spłynie na ciebie, jak spływa na nas wszystkich. Zaufam ci bezgranicznie. Wszechwładny, dostojny i tolerancyjny książę też ci zaufa. Na pewno uda ci się zachować dyskrecję i pomóc ocalić innym życie. Sprawdź miejsca, w których ostatnio widziano wóz i wróć do mnie z raportem. Tylko z nim. Z nikim i z niczym innym. Przejęzyczyłem się. Jeśli znajdziesz jakieś skrzynie, przynieś je do mnie. Skrzynie są dobre. Świadkowie nie są dobrzy. Zrozumiano? Dobra, zobaczymy. Kolejny. Cindy, stój. Witaj w dzielnicy uciech. Wystarczy, że wymienisz swoje pragnienie, a zostanie ono tu spełnione. Powiedz mi tylko, czego pożądasz. Informacji. Pożądam? O czym śnisz, gdy jesteś tam na pustyni? Że zabijam wszystkie potworki jednym hitem. Cokolwiek to jest, tutaj możesz to zdobyć. O. Mogę pomóc ci urzeczywistnić sny. Wystarczy niewielka suma, a zaspokoisz swoje pragnienia. Jeśli zechcesz mnie odwiedzić, zanim wrócisz na tę wielką, samotną pustynię... Ale nic mi nie powiesz? Wiesz, gdzie mnie szukać. Tak trudno jest znaleźć coś, co nas uszczęśliwia. Ale gdy już coś takiego znajdziesz, trzymaj się tego. Warto poświęcić temu czas, zanim straci się to na zawsze. Wygląda na to, że właśnie coś straciłaś. Wszystko w porządku? Jasne. Tak, oczywiście. Mam się świetnie. Powiedz mi, czego chcesz. Wynagrodzę ci to. Serio. Przemyśl to. Możemy zawrzeć układ. To brzmi tak, jakbyś to ty chciała mi zapłacić. Mówię tylko, że możemy zawrzeć układ. Możesz zapłacić, albo... Może mógłbyś mi w zamian w czymś pomóc? No właśnie, dawaj. Tylko możesz mi, a ja tobie. Rozumiesz? Jakiej pomocy potrzebujesz? Jeśli ci powiem, powierzę ci moje życie, ale... Ktoś, kogo znam. Liam ma kłopoty. Żelazna Madison położyła na nim swoje łapy. Dosłownie go posiada. Traktuje jak niewolnika. No właśnie, ale przecież on ma chyba żonę. Czemu ci na nim tak zależy? Bo mi zależy. Ale wytłumaczenie. Wystarczy? On nie. Musi od niej uciec. Musi się uwolnić. Co masz na myśli, mówiąc, że ona go posiada? Madison była kiedyś jedną z ulubienic księcia. To się skończyło, ale ona nadal się na niego powołuje. Była jedną z książęcych zabawek. Ale sama też lubi mieć ludzi dla siebie. Teraz wybrała Liama i jeśli czegokolwiek jej odmówi, no... Jej ostatnie zabawki nie żyją, więc możesz się domyślić. Jak mogę pomóc? Pomożesz? Naprawdę? To znaczy, musisz wiedzieć, że tak naprawdę możesz mi pomóc tylko w jeden sposób. Żelazna Madison musi umrzeć. Inaczej znajdzie jego, ciebie i mnie. Nie ma innego wyjścia, żeby to skończyć. Dobra. Pomogę ci. Nie musisz mi nic płacić. Pomożesz mi tak po prostu? Gdzie jest haczyk? Nikt tu nie pomaga ludziom za darmo. Nie jestem nikim. Wiem. I wiem, że ocalisz Liama. Cały fort będzie ci za to wdzięczny. Nie będzie łatwo ją zabić. A jeśli cię na tym przyłapią, wszyscy możemy skończyć w szponach księcia. Musisz znaleźć sposób, żeby zrobić to dyskretnie. Pewnie słyszysz
Różne rzeczy. Łóżka mają uszy, co? Tak, dochodzą mnie różne plotki. Powiedz, co chcesz wiedzieć, ale nie myśl sobie, że uzyskasz te informacje za darmo. Jakie informacje? Potrzebuję informacji. A ja potrzebuję kryształków. Dobra. A zatem dogadajmy się jakoś. Kto zwędził doktorkowi dopalacze? Słyszałeś coś na ten temat? Skradzione dopalacze. No. Nie, raczej nikt o tym nic nie mówił. Na pewno. Na pewno? Tak, ale z drugiej strony słyszałam o nowym źródle wysokiej jakości dopalaczy. Może ktoś sprzedaje towar doktorka? Powiedz, co wiesz. Jest taki facet, nazywa się Złomuś. Zwykle handluje niezbyt wartościowymi przedmiotami. Aż tu nagle zaczął sprzedawać moim klientom najwyższej jakości dopalaczy. Złomuś. A, poznałem już Złomusia. Zatem wiesz, o kim mówię. No. Słyszałam, że wciąż kręci się u podnóży fortu w kanionie, do którego wyrzucamy śmieci. Powinieneś z nim pogadać. Dobrze. Co sugerujesz? Wszyscy wiedzą, że uwielbia wdawać się w bójki. Jeżeli ją sprowokujesz, na pewno połknie haczyk. A jeśli cię zaatakuje, nawet książę nie będzie mógł cię winić za zabójstwo w samoobronie. Gdybyś po prostu ją zaatakował, byłby zmuszony działać. Ale jeśli to ona zaatakuje ciebie, myślę, że się ucieszy, że się jej pozbył. Sprawia mu tylko kłopoty. Dobra. I co? Wszyscy, no nie? Nikt mi nic nie powie więcej. Już idę, już. A teraz tu nie wyroć. Więcej tego nie. Jezu, jak się złoszczam, Boże drogi. Dobra, mamy trochę zadań pozbieranych. Mam nadzieję, że to mniej więcej powiedzmy wszystko. Mamy towara. Tak, mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zadań mamy. Walka o władzę. Nie, zaczniemy od dołu. Wypchane usta. Aha, te skrzynki. O, tu jest. Dobra. Powinnam już mniej więcej jakoś dać sobie radę z walką, ale no może nie z albami akurat. Nie z albami. Chodź, Rej. Tak. O, na przykład z takim czymś powinnam sobie dać radę. Halo, no kuźwa, i tak to się gra. Co? No co ty? Co to kuźwa miało być? Jaki kurde oszust. Rej, ty też walczy jak nie powiem co. No idzie po tyłku mi. Kuźwa mać, no. Tak, poziom mi wpadł chyba. Ja mam jakiś zapis? Autozapis powinien być. No co to ma być, kurka wodna? Jeszcze raz, chodź się tu. Nie odpuszczę wam tego. Ej, tam jest szakal. Rej, rusz dupę. Aha. No. Coś tu jest. Tym. No tak, żeśmy ostatnio tylko przeszli obok receptury jakaś. Amulet obronny. Jakiś złom i chyba tyle. Save? Ale nie ma haku. Ha ha ha, i po co mi save?
Jak i tak go nie mogę otworzyć, bo nie mam żadnego tego hasła klucza. O, tu można wejść. Tak, to bym się nie spodziewała, że tu będzie można wejść. O, piwo! Imprezka. Brudna notatka. Może w brudnej notatce będzie coś. Stary notes. Gdzie to jest? Zero sześć, zero pięć będzie hasło? Sprawdźmy. 0605. To będzie miało to jakikolwiek sens. Zobaczmy. Pierścień Banity. Sprawdźmy 05. 0506 czy 0605? Zero sześć, zero pięć. Zobaczmy. Mogę się mylić, no. 0605. Wchodzę w to. O, akurat. Tam chodzi kolekcjonerski, no zajebiste też. Ale otworzyliśmy safe. Zapiszę sobie. Czy coś tam będzie pilnować tego wszystkiego, co tam w tym wozie jest? Pewnie tak. Zobaczmy. Ale jestem mózgiem, zamiast F5 nacisłam F9 się włączyłam. Chciałam sobie szybko zapisać. Dobra, jestem. Fajnie. Super. O, to nie ten kwiat. Tego się nie podnosi. Wow, to było świetne. To było mistrzostwo. Aha. Co ty zaś tym? Ty i ja. Ja i ty? Co będziemy robić? Polować na potworzaki. Chodź tu! A to kto to jest? Co to za zgubione? Jedzenie z puszki. Cenny puchar. Granat, papier, futro. I Elixir. A to co to tam uciekło? Uciekło przede mną. Udało się. Dobra, bo ja nie wiem, czy trzeba będzie ich dobić, czy coś. Wódce karawany. Młody. Kogo żeście dlali? Co to jest? Innego alba mieliście? Jezus Maria. Super. Hej, proszę, zatrzymaj się. Widziałeś tu jakiś albów? Lepiej uważaj. Byli tu kilka dni temu, może wciąż tu są. Jacy albowie? Zaatakowali nasz wóz i nas okradli. Wyjechaliśmy za Bessy, jechaliśmy do fortu, a oni na nas napadli. To było... W 2 minuty zabili wszystkich. Ale ty przeżyłeś. Schowałem się. Cholera. Właśnie awansowałem na kuriera. Myślałem, że dostanę łatwą pracę w forcie. Zamiast tego wysłali mnie tutaj. Musiałem patrzeć na ten okropny atak. Jesteś kurierem? Tak. To najgorsza fucha w forcie. Masz dostęp do uzbrojenia i do palaczy, ale to tyle. I ciągle musisz harować.
Jeśli chcesz lepiej żyć, musisz zapracować na awans. Taki miałem plan. Zanim to wszystko się stało. Co teraz zrobisz? Mogę pójść z tobą? Muszę wrócić do fortu, ale sam na pewno tego nie zrobię. Mam szczęście, że albowie mnie nie znaleźli, a szakale nie pożarły. Proszę, pomóż mi. Muszę wrócić i zdać raport Hankowi. Hank mnie tu przysłał. Dlaczego nic nie mówiłeś? Musimy wrócić do fortu i poinformować ich, że drogi do Abessy nie są już bezpieczne. Hank nie chce, żeby ludzie wiedzieli. Dlaczego nie możemy nikomu powiedzieć? O nie. Ludzie muszą wiedzieć, że drogi nie są bezpieczne, inaczej też wpadną w zasadzkę albów. Musimy wszystkim powiedzieć. Twój szef chce, żebyś milczał. Nie, pewnie nie rozumie, co się stało. Myśli, że to był wypadek. Musimy powiedzieć mu prawdę. Dobra, dam kasę i spadaj. Weź to. Lepiej się stąd wynoś. Zapłacisz mi? Żebym odszedł? Nie zapłacę. Chcę ci pomóc. Jeśli wrócisz do fortu, Hank cię zabije. Nie lubi świadków. Myślisz, że posunie się aż do tego? Cholera. Może masz rację. I tak nie przepadam za pustynią. Dzięki. Może powinienem pójść do Abessy, a nie do fortu. Może tam się spotkamy. Do zobaczenia. Świetnie poszło. No super, dzięki. Nie widzę, co biorę, ale butelka wody, więc... Dobra, chyba mamy skrzynię pozbierać. Rej, suń się. Dobra, wszystkie skrzynie mamy. Skrzynie. Co mamy następnego za zadanko? Okay. Dobra, co mamy zrobione? A, złomusia, dobra. Złomusia. Mamy. Dobra, jakoś tam zeskoczę znowu. Najlepiej właśnie porobić sobie, pozbierać te zadania, porobić wszystkie, dopiero wrócić i oddawać je. Na dole jest złomuś. Oj, złomuś. Dealujesz, co? To nie ma, nie, raczej tu nie ma nic. Złomuś, dlaczego? Cindy cię wydała. Wie, że okradasz fort. Oczywiście, że tam kradnę. Tam jest pełno złodziei. Wszyscy od kogoś kradną. Co w tym złego? Kradzież dopalaczy przysporzyła doktorowi wielu zmartwień. Czasem wśród śmieci można znaleźć skarb. Czasem nie. Trzeba więc znaleźć inne sposoby na przetrwanie. Biedny stary człowiek nie powinien żyć tylko ze śmieci. Okay. Jak często kradniesz z fortu? Niezbyt często. Nie jestem głupi. Kradnę w chwilach desperacji. Po prostu chcę przeżyć. Chciałam zrobić zbieram z tobą. Złom tylko z obrzeży. Powinieneś oddać doktorowi dopalacze. Dlaczego? Bo ja tak każę. Nie jesteś złym człowiekiem. Nie mam nic, ani tego. Dobra, masz. Zapłacę za te dopalacze. Niech i tak będzie. Proszę bardzo. Wykradnie już. Będę żył nieco dłużej. O. Neutralnie, super. No się cię mam, człowieku. Dobra. To i to mamy zrobione. Aha. No dobra, idziemy do Madison. Zobacz. Musimy sprowokować ją. Uleczę się. Mam nadzieję, że mniej więcej dam radę z nią. Dzień w dzień to samo.
Piszę sobie. Nie powinno się słuchać. Madison, chodź, musimy cię pobić za karę. Z tego, co słyszałem, nie cieszysz się najlepszą reputacją. Doprawdy. No. Tylko dlatego, że jestem gotowa ubrudzić sobie ręce, gdy trzeba. No mów. Kto źle o mnie mówi? Otwórz usta i mów. Kto tu na mnie nagadywał i co? Wszyscy. Prowokuj. Nic ci nie powiem. Sądzisz, że możesz zataić informacje przede mną? Chodź, bijmy się. Połamie ci wszystkie cholerne kości. Nie boję się twoich gruźb. Gruźb? Chodź, dajesz. Dajesz na solo. Obetrę cię ze skóry. Wrzucę do wanny pełnej kwasu. Aż zaczniesz w końcu mówić. No to chodź. Starczy tego gadania. Skończmy to. Kolejny dupek, kolejne ciało. Co to było? O, Madison. Dobra robota. Butelka i eleksir. Mech. Miałam, że coś bardziej ciekawszego. Szybko to poszło. Myślałam, że będę ginąć milion razy. Po 100 razy. A tu... Oto zrobione. Aha, te granaty. Gdzie te granaty są? Gdzie jest ta cała dziupla? Gdzieś tam. Aha, tam. Może u góry. Musisz przyznać, że ma rację. Aha, na dole. Jejku. Jest tam jakieś zejście na dół? Jest czy nie? A jest. Naczelnik obozu. Dzień dobry. Ja tu nic nie widzę, jak zwykle ja. Naprawdę ja tu nic nie widzę, jak zwykle. Zapiszę sobie, bo nie wiem ile. 5 skrzynek miało być, 2. 2 widzę. 3. 5 miało być. Ach, nie widzę. A 3, dobra. Nie ucieknie przed. Nie. Jakim cudem umiem... co jest? Aha, bo on idzie w tą stronę, dobra. Tak, przyszłeś tu, no bez juj. Czuf. Odejdź naczelniku. Trzeba to szybko zrobić, jak on pójdzie. Idź, kończ spisywać. Nic się nie zgadza, idź. Źle wpisujesz. Akurat tak, żebym to zaczęła robić, jak on szedł w tą stronę. Dobra, idź sobie. No come on! Rusz dupę swoją. Ej Boże. Długo mu to schodzi. No weźże człowieku, rusz się, bo ja się ruszę i was okradnę w innym miejscu. Dalej tam stoi, kuźwa. Dalej stoi. No idź sobie, idź. O nie! Noż! Użyję warsztatu, zrobię sobie jakieś te do leczenia.
No. Już ruszyłeś mój tyłek? Nie, oczywiście, że nie. No i potem zrobimy sobie Williamem. Idźże se już. Ja muszę raz, dwa, trzy skrzynie. Idź, idź, idź. Nie chcę ten iść gdzieś, bo potem zaś by wyszło, poszłabym oddać zadania i przyszłabym z powrotem i on by był w tym samym miejscu. Albo właśnie by szedł w tą stronę tu. No idź, idź, idź. No nie żartuj, że... No nie, no to kuźwa mam cię w nosie. No to fajnie, super. Super, cieszę się. Dobra, idźmy pogadać z kim? Z Cindy. Ja idę w ogóle w dobrą stronę. Akurat starczyło. Rej, a ty jesteś? Jesteś. Okej, powiedzmy Cindy. No tańczy teraz. No Boże. Każdy teraz zajęty. Przestań już. Nikt nie chce ten. Nikt nie chce, żebym zadanie oddała. Nie, no to... Boże drogi. Dobra, wiecie co, skończę sobie tu odcinek w następnym odcinku. Spróbuję znowu iść tam do ten, pozbierać, może mi się uda, w którymś za 100 lat odczekam i będę mogła te skrzynki granatów pozbierać. Boże. Masakra. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakiejś fajnej stronce, by mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Alex. Dzięki, cześć.